Najważniejszą inwestycją komunalną w tym roku był remont świetlicy w Sadykierzu, w którym obecnie się znajdujemy. Mieszkańcy chcieli, aby ten obiekt wyremontować, ponieważ jest to największy obiekt tego typu na terenie naszej gminy i jest on bardzo potrzebny na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. Jeszcze przed oddaniem mieliśmy już zapisanych dość sporo imprez i już teraz te imprezy będą mogły odbywać się w tym nowym obiekcie, który został między innymi rozbudowany, który został dostosowany do wymogów współczesnych. Dofinansowanie uzyskaliśmy tutaj z regionalnego programu operacyjnego, z rewitalizacji w kwocie 1 000 000 zł. Również niewielkie dofinansowanie było z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach termomodernizacji, około 100 000 zł. W ramach tego przedsięwzięcia wyremontowany został cały obiekt, docieplony, dobudowany garaż dla samochodu ciężarowego, w pełni wyposażona kuchnia, rozbudowana kuchnia oraz węzeł sanitarny, który tu był największym problemem. Również zaplecza zostały w całości odnowione. Poprawiony został również teren przed świetlicą wiejską w Sadykierzu. Teren został utwardzony tak, żeby można było swobodnie wjechać i zaparkować sobie samochodem. Również obiekt został dostosowany do niepełnosprawnych, czyli jest możliwość wjechania wózkiem dla niepełnosprawnych do samego obiektu. Jeszcze w tym roku planowane są do wykonania 2 place zabaw. Jeden jesteśmy w trakcie realizacji, jak widać w Rożkowej Woli układana jest kostka i w przeciągu najbliższych 2 tygodni ten plac zostanie wykonany. Kolejny plac zabaw powstanie w Kanicach przy świetlicy. Będzie to nowy plac zabaw i on powstanie do końca września. Place zabaw są finansowane w 100% ze środków lokalnej grupy działania Dolina Pilicy i realizowane przez stowarzyszenie działające na terenie naszej gminy. Również otrzymaliśmy grant sołecki na świetlicę w Jeziorcu w wysokości 10 000 zł. W ubiegłym roku został wykonany wymieniony dach. W tym roku będzie dodatkowo remont wnętrza, będą położone gładzie, będzie poprawiona łazienka. Także to jest jakby z tych środków grantowych. Jesteśmy w Jeziorcu. To zakończymy w tym roku również przywracanie do użytku zbiornik retencyjny. Zimą był on oczyszczony, teraz jeszcze będą dokończone prace pielęgnacyjne wokół oraz naprawiona siatka, która została wówczas zdjęta i ten obiekt również będzie już oddany do użytku. W przyszłym roku na wiosnę będzie zarybiony.